No, witam, witam serdecznie. Dzisiaj trafił mi się taki tunerek Altus T700 do zrobienia po prostu głowicy, do odnowienia UKF-u, bo jak widać z dipola praktycznie zero sygnału i nie mieści się cały zakres. Tutaj widać skali. O, i już tutaj nic nie odbiera na wyższych częstotliwościach. Czytaj, 101,4 powinno być tu, a jest tu. Jest przesunięte. Tu wstawiłem już żaróweczkę. No i co? I bierzemy się do roboty. Po prostu będziemy go zestrajać do kupy. Czyli pośrednia 10,7 i głowica. Wzmacniacze, przedwzmacniacze, bo tu ma jeszcze taki wersja anteny, czy 300 ohm, czy 75 ohm. Programator, jak widać, pracuje, bo się przestraja. Manual oczywiście nie świeci się żadna. Nie, no się świecą. Myślałem, że się nie świecą, ale coś słabo to się świeci. Ta się nie świeci, dwójeczka. Być może, że mamy jakiś kłopot z którymś napięciem jeszcze. Zaraz sprawdzimy wszystko po kolei. Od zasilacza zaczynając do zestrojenia głowicy, nie? Okej, widać, że ktoś tu już lutował tą głowicę. Wylutowywana była. Prawdopodobnie nie raz. I posprawdzamy na początek napięcia względem masy, czyli napięcie strojenie, napięcie 10,8 V i zasilania, właśnie 10,7 V napięcia archa. Wyłączmy archa. Jak widać, brak praktycznie sygnału z wyjścia z głowicy. A więc tak, napięcie varicapu maksymalnie 26,7, a powinno być 33. 32,3 i jedziemy w drugą stronę varicapem. Moment, bo ja tutaj właśnie kręcę to samo ręką, co trzymam kamerę, także moment. Okej. Okay. 14 minimalnie. Koniec. 4,71. Czyli musimy ustawić 3, a powinno być 3. Między 3 a 30 musimy najpierw ustawić napięcie varicapu. Maksymalnie mamy 26,7, a powinno być 33. No i dobra, czyli jednym słowem napięcie varicap będzie tu, tu. Tak, to łapniemy za minus. Napięcie delikatu z tej strony. Tu jest nóżka numer 20. 27 V. Gdzie jest to pokrętło? Tu. A minimalnie mamy. Coś tu niby łapie, ale 4,7. Dobra. Najpierw regulujemy minimum, czyli tu. Rośnie. Musimy zjechać. No, zobaczcie, jeszcze jedna stacja, jeszcze dwie. 3 V, dobra, mamy minimum 3 V. Teraz zobaczymy, jak się rozjechało maksimum.
Lecimy w drugą stronę skali. No i teraz maksimum ustawiamy 33 V. No to jest tylko 27. Musimy to zbalansować. Mamy 30 V, a minimum mamy 5. Kurczę, czyżby jednym potencjometrem tylko tyle się regulowało? Nie. To nie, to jest zasilanie, powiedzmy, stabilizowanie. Tutaj musimy wyjechać. Cztery do... ...25. ...26,6, dobra. I minimum mamy niecałe 4, znaczy 4,6, a mamy mieć około 3,3. ...21,8, 22 prawie. Dobra, zaraz to zrobimy, bo coś tutaj mi nie halo, ten stabilizatorek działa. Może być, że... Tu mamy regulację wyrikapu, dolną i górną napięcie. Dobra, jak już ustawiliśmy napięcie od 3,5 się udało ustawić do 28 V V-recap, to aha, i teraz tak, jeszcze tak jak ja wam tutaj powiedziałem, że tu jest górna, tu jest dolna, tu jest tylko regulacja góra-dół tym PR-kiem, przesunięcie V-recapu, a tutaj jest regulacja tego wskaźnika od skali, także to nie jest cały, on wzięty jest ten wskaźnik napięcia V-recapu, on pomiar napięcia V-recapu mierzy. Musimy wybrać obudowę tej głowicy. To jest głowica GFS-T1, prawdopodobnie ma jeszcze stare tranzystory, wymienimy tranzystory w przedwzmacniaczu, tranzystory w mieszaczu i heterodyna zostaje taka sama, tylko tam trzeba wymienić jeden rezystor. Zaraz jak otworzymy, to wam pokażę. Jeden rezystor, żeby po prostu szerszy zakres łapało, bo ono do 108 ta głowica rzadko kiedykolwiek łapała, a to, że tutaj mamy skalę na 108, to było radio na zachodni rynek i zaraz się okaże, jakie tam siedzą tranzystory, nie? Jeśli siedzą BF195, to musimy na 240 je wymienić i wtedy będziemy mieli wyższe pasmo po prostu UKF-u, bo 195 ma właśnie taki efekt, jaki ma te radio, czyli ma bardzo słabe wzmocnienie już na częstotliwościach powyżej 100 MHz i GF-101 albo 103, no 103 tylko się różniło tam jednym przy heterodynie, nie? Jest po prostu inaczej nawinięta heterodyna. No dobra, no i po zdjęciu
okazuje się to, co tak jak mówiłem, mamy diutki to jest bodajże B104, tak? BB104. Tu mamy stary tranzystor 214, którą musimy zmienić tutaj na tak? A tu nawet 215 siedzi. Musimy ją zmienić na BF240. I tak samo tutaj też mamy stare 215. Musimy je wymienić na BF240. Czyli demontaż głowicy. Głowica jest wymontowana i teraz patrzcie. Tutaj siedział C108 w tej głowicy, o tutaj w tym miejscu. Jest miejsce na trymer, na wstawienie trymera. Ktoś wymontował C108, a nie wstawił trymera. A trzeba wstawić trymer od 2 do 12 pico. Ja już tutaj taki mam dopasowany. Zamiast tego kondensatora, który tutaj był. Bo inaczej nawet nie ma mowy, żebyśmy zestroili sobie te obwody filtra, nie? Można jeszcze równie dobrze pominąć ten filtr w ten sposób, że górne części tej cewki zewrzeć kondensatorem 3,3 pico ze sobą i wtedy przepuścimy po prostu, to jest filtr pasmowy i ten filtr pasmowy odpowiadał właśnie nam za stare pasmo. Nie wiem, kto tutaj już był, ale ktoś tu był. Zresztą ta GFE w oryginale w Altusie, ona nie była przystrajana, to był na zachodni rynek, nie wiem dlaczego tutaj w ten sposób, że skala mamy na zachodni rynek. Dlaczego? To jest GFE 101 dokładnie głowica, nawet nie 103, tylko 101. O rany. No dobra, będę zaraz tutaj się motał z tym filtrem pasmowym. Tu dorobię ten trymerek, żeby zestroić pierwszą cewkę, później drugą cewkę to tym trymerkiem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A napięcie vericapu, tak jak tutaj próbowałem uzyskać 30 V, to też nie jest 30 V, tylko te głowice się stroją od 3 do 25 V. I tak musimy napięcie vericapu ustawić, a potem zestroić heterodynę. Oczywiście tutaj, jeśli się nie uda, tak jak jest w ten sposób zlutowane, są dwa zwoje, to odwiniemy ten jeden zwój i zaraz podstawimy go tak, jak już ma być. Jeśli zestroimy już heterodynę, będzie wszystko pełny zakres, to wtedy będziemy walczyć z tymi filtrami. Najpierw tutaj wstawię tego trymerka. O dobra, trymerek wstawiony tak jak powinno być. Cewka heterodyny odwinięta o dwa zwoje. Tak jak ma być, 5 zwoi ma mieć. I co, składam głowiczkę. No, głowiczka podstawiona i... Patrzcie, nawet coś odbiera. Kurczę, nie wierzę. No dobra, zaraz będziemy stroić heterodynę i wzmacniacze. Kurde, zaczęło to grać, no. Lepiej niż grało. Dobra, stroimy heterodynę. Podłączamy SDR-a, odbiornik i musimy zestroić heterodynę. No i kolejna modyfikacja filtra tego między wejściem a mieszaczem. Musiałem dołożyć jeden kondensator. I mamy efekt, proszę Państwa. Nareszcie mamy połowę tej mocy, która ma być. I będziemy jeszcze stroić układ wejściowy, bo też był pokręcony, ale już heterodynę mam zestrojoną. Zaczyna ładnie to odbierać, no i w stereo już, także jeszcze kwestia zestrojenia właśnie tych filtrów i będzie wszystko tacy. No, tunerek gra!
tak jak powinien. Głowica odnowiona i zaczynamy od początku skali. Tutaj, tylko że tutaj będzie bardzo dużo innych stacji takich za wschodniej granicy, bo mam podłączonego dipola u siebie, także tu jest pierwsza stacja w ogóle nie nasza, nie lokalna. Tutaj następna będzie nasza lokalna. I praktycznie początek skali. 91. Następna stacja. Program drugi Polskiego Radia. Tu lokalna stacja, ale bardzo słaby sygnał. Na szóstce też dobrze odbiera na tym radiu. Tutaj jest za wschodniej granicy stacja, oddalona gdzieś około 300 km, 280 ode mnie. Kolejne teraz mamy naszą lokalną. Następna nasza lokalna. Tutaj jest jakaś za wschodniej granicy. Tak mi się wydaje. Dzisiaj goszczę w studiu Radia Z panią Edytę Górniak oraz Donatana właśnie. To wszystko. Radio Z lokalne. Teraz pierwszy program Polskiego Radia. I Radio Maryja. I musimy jeszcze tylko... Kozły, prawda, barany. I koniec, 108. A teraz robimy to z AFC i z wyciszeniem. Mamy ciszę i o. I będziemy mieli tylko lokalne stacje. Nie dobrych rzeczy. Coś chce się dopatrzyć, dobrych też się znajdzie. Brak szumu, ja nie? Ja zasady lubię lubić ludzi. Tu cisza, tutaj kolejna stacja. Specjalne okazje na Black Weekend. Jedziemy dalej. Kolejna stacja. Natomiast, no tak, oczywiście, że... Kolejna stacja. Kolejna stacja. I ostatnia. W sumie wszystkie. A ostatnia się nie włącza. Nie włącza się. Za słaby sygnał. Możemy jeszcze spróbować wejściowym to stroić. Ale to nie jest już nasza lokalna, nie? Nasza lokalne to są te. Dobra, nie ma co. Tylko musimy jeszcze tak, co zostało, wyczyścić ten przełącznik długi, ten długi od przełączenia właśnie mono stereo, bo i od zakresów LW, MW, czyli long wave, długie fale, mid wave, czyli średnie fale. Ale mam coś właśnie z tym przełącznikiem, troszeczkę mi tutaj tak głośno chodził, ale zaraz go wyczyszczę. No i zostało wymienić te diutki. Znaczy nie wszystkie, tylko bodajże trójka się nie świeci, jak widać. Dwójka, zaraz ustawimy coś tu może. Dwójka. A dotykam. O, programatorek działa, tylko że się nie świeci. I teraz tak sobie się zastanawiam, czy nie zrobić ich czerwonych. Ale chyba raczej nie, chyba jednak oryginał, nie? Kontraktowana przedmiotowo i jako gadżet przez mężczyzn. W niedzielę, to w końcu świata pokazuje nam, kim jestem. Działa programator. Tylko się nie świeci ta jedna dioda, czyli wymienimy tylko tą jedną zieloną diodę.
jeśli dostanę takie, jeśli znajdę takie stare tego typu diody, bo one to są te starsze, takie jedne z tych pierwszych diodek, które tam ledwo coś tam było w nich widać, żeby jasność później była identyczna, nie? Bo trójeczka się nie świeci i czwóreczka się nie świeci. Jeszcze trochę popstrykamy i to zaraz i inne nie będą się świecić. No dobra, ja pozdrawiam, wymienię jeszcze te diutki, pewnie wszystkie, żeby były identyczne, to wszystkie na zielone diutki wstawię i efekt końcowy być może w następnym odcinku, a tutaj mi się nazbierało przez tą moją chorobę sporo, że tak powiem, sprzętu do naprawy, Major, Julia, jeszcze tam gdzieś leży Jolita, tu RMS 304S, trzy kasprzaki do odrestaurowania, kolumny do zrobienia, do przerzucenia tych głośników do regeneracji, czterech takich samych. To są kolumienki już nie pamiętam, ale te 15-watowe, 15x16 głośniki, ale to mało ważne. Dek, szuflada, toska do zrobienia i diory, ostatni wypust przed bankructwem. MDS 502, dwukieszeniowy dek. Także pozdrawiam. Sporo, nie powiem, że nie, bo... No i Altus. Altus musi być perfekt zrobiony. Już jest, już radyjko chodzi. T700, Altusik. No dobra, trwa wymiana żaróweczek, bo to nie są żadne diody, tylko żaróweczki. I jak widać, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Wszystkie chodzą. Wystarczy poskładać i sprzęcior zrobiony. No i jest. Kurczę, moment. Chodzi. AFC, manual, wyciszenie. Dobra, to by było na tyle. Skręcamy i dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka z Altusa Hi-Fi T700. No i efekt końcowy, proszę was. Możemy sobie wyciszyć te szumy i już nie będzie szumów między stacjami. AFC. Bardzo mnie to cieszy. Nie martw się, ja cię nigdy nie widzę. To odbiera nawet z innego miasta te stacje, także powinno być wszystko ok. No sobie jak się dostroimy, to nawet do ósemki do. No to najczęściej takie sprawdzasz, jak... Dzień dobry, wystawa jest ponad tego zgłoszenia. Numer telefonu 56. Ja pozdrawiam i liczę na łapki do góry.